No to co my? Co witamy pana Andrzeja Bojanowskiego, wiceprezydenta miasta Gdańska. Witamy pana Wojciecha Błaszkowskiego, radnego miasta Gdańska. Witamy pana Włodzimierza Bartosiewicza, dyrektora dyrekcji rozbudowy miasta Gdańska. Witamy pana Tomasza Jagodzińskiego. Witamy pana Jerzego Jasińskiego, wicedyrektora Wydziału Edukacji. Witamy pana Leszka Paszkowskiego, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Witamy pana Jacka Sawickiego, dyrektora Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej. Witamy księdza Wyglęta Sejmowskiego, proboszcza parady pod wezwaniem błogosławionej do roku zmiany. Witamy panią Magdalenę Nowicką. Witamy pana Piotra Grzelaka, radnego miasta Gdańska. Witamy pana Marka Roczuniasa, przedstawiciela Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 85. Witamy pana Piotra Kołodzieja, przedstawiciela Rady Rodziców Gimnazjum nr 48. Oraz witamy pana Dawida Gojkę i pana Marcina Bernata z firmy Gardenia Sport S.A. Baczność do hymnu. Prosimy o zabranie głosu pana prezydenta miasta Gdańska, pana Pawła Adamowicza. Szanowne panie, no właśnie, dyrektor. Jeszcze książek. Szanowna pani dyrektor szkoły podstawowej, szanowna pani dyrektor gimnazjum, drodzy uczniowie, drodzy państwo, księże proboszczów. Po pierwsze wam bardzo dziękuję, że odśpiewaliście hymn narodowy, a nie odsłuchaliście. Także brawo i to trzymajcie, bo niestety w większości szkół hymn jest odgrywany. To mi się szalenie nie podoba. A pamiętajcie, kto śpiewa, to po pierwsze ćwiczy wymowę, ćwiczy gardło, ptań. A to jest szalenie istotne, bardzo ważne. Także nie chodzi tylko o demonstrację uczuć patriotycznych, ale śpiew, dobry śpiew uczy nas wyraźnego, dobrego, dobrej mowy. Miasta Gdańska, którzy uchwalili konieczne środki na budowę tego kompleksu boisk. Dziękuję moim współpracownikom z Urzędu Miasta i z Dyrekcji Rozbudowy Miasta za przeprowadzenie sprawnie procedury. Gratulujemy naszemu wykonawcy wybranemu w drodze przetargu. No i kochane dziewczęta i chłopcy, ćwiczcie tutaj tężyznę swoją fizyczną, a jak wiecie, tężyzna fizyczna ma później duży związek z dobrym samopoczuciem. Także wszystkiego dobrego, cieszmy się z tych boisk. A i kochane pani dyrektor, otwierajcie te boiska też dla dorosłych po godzinach szkolnych, tak? Bo jest idea, że to jest szalenie ważne. Ksiądz proboszcz chciałby pograć rodzice,
No także słuchajcie, to nie jest tylko dla dzieci i młodzieży. To jest dla wszystkich, którzy chcą tu uprawiać. Oczywiście musi być regulamin, zasady, ale powinni korzystać wszyscy ci, którzy chcą grać. Tak? Po to podatnicy wydali te pieniądze, aby służyło to wszystkim. Dziękuję bardzo. Głosu pani dyrektor Obuszku. Szanowni Państwo, taka mała nie jestem. Ja może się troszeczkę odwrócę. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy na naszą dzisiejszą uroczystość. W imieniu uczniów, w imieniu rodziców, w imieniu nauczycieli, pracowników szkoły i naszym własnym pragniemy wyrazić ogromną radość z faktu oddania nam do użytku nowoczesnego. Pochwalony Jezus Chrystus. Najpierw w nawiązaniu do słów Pana Prezydenta. Gdzie słyszysz śpiew, tam stąd. Tam ludzie dobre serca mają. Powierzaj mi, że ludzie źli ci nigdy nie śpiewają. Wielki poeta Goethe to powiedział i ta myśl niech będzie też was. A druga rzecz co do boiska. Mam w swoim życiu taki epizod uczenia w szkołach sportowych jakiś czas. I to boisko, które będziemy święcić, ma być miejscem na pewno zdobywania sprawności, ale też dobra. Miałem takich uczniów, którzy już jako młodzi byli inwalidami. Dlatego też musimy pamiętać, wprawdzie w kościele robimy teraz jedyny w świecie wjazd taki do kościoła, że wystarczy guzik nacisnąć się wjedzie i będzie to winda, ale takich nie chciał mieć chrześcijan tam u siebie, chorych, tylko nie będą wszyscy zdrowi. I temu ma służyć ten obiekt cały, bo to są przecież boiska wspaniałe, które teraz poświęcimy. Pan z wami, módlmy się. Boże, Ty, od którego pochodzi wszelkie dobro, Ty prowadź nas, zdążających do Twojego Królestwa, po drogach i trudach tej ziemi. Wysłuchaj naszą modlitwę pokorną, pobłogosław ten obiekt sportowy, te boiska, które mają służyć dobru ludzi i uczniów tych szkół, jak Pan Prezydent powiedział, też wszystkich. Niech będzie ten obiekt dla ufających Tobie znakiem Twojej miłosiernej opieki, jaką roztaczasz nad tymi, którzy na drogach tego życia pragną zachować Twoje prawo. Wspomagaj wszystkich pracujących, aby podejmując codzienny trud i ćwiczących dla dobra brać swojego, wykonywali swoją pracę, ażeby ten trud sportowy, także na Twoją chwałę. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Prosimy pana prezydenta, pana Adamowicza, o symboliczne oddanie strzału na bramkę. Nie mamy przy sobie apteczki. Na bramce stanie Kasper Tolk. Zapraszam. Chcę publicznie napiętnować taką niesportową postawę. Zawsze panowie czy panie dyrektorzy szkół
też strzelają. Macie panie, co prawda śliczne obuwie, szkoda, ale musicie mi obiecać, że w późniejszym czasie nie tak strzelicie, tak? Świadkowie są, nie wiem, odrobicie lekcję, dobrze? A teraz prosimy uczniów o krótki pokaz swoich umiejętności. Część oficjalną. Gości zapraszamy na poczęstunek.